Twój pojazd dba o pasażerów dzięki układowi kontroli ciśnienia w oponach. Ten system wspomagający kierowcę jest cały czas aktywny, mierzy prędkość obrotową kół i na bieżąco wykrywa spadek ciśnienia w poszczególnych oponach. W przypadku spadku ciśnienia na tablicy wskaźników zapala się ta lampka. Dane techniczne ciśnienia są podane na nalepce widocznej po otwarciu drzwi kierowcy. Uwaga! Ciśnienie opon należy sprawdzać, gdy nie są one rozgrzane. Po zresetowaniu ciśnienia w oponach lampka ostrzegawcza zgaśnie. Wartość wzorcową ciśnienia można ustawić ręcznie w celu odzwierciedlenia szczególnych warunków eksploatacji, jazda bez obciążenia, z obciążeniem na autostradzie lub po wymianie opony. Czynność tę należy przeprowadzić po sprawdzeniu ciśnienia we wszystkich czterech oponach, gdy nie są one rozgrzane. Gdy pojazd stoi i ma włączony zapłon, naciskaj ten przełącznik do momentu, aż się pojawi menu Pojazd. Teraz naciskaj ten przełącznik w górę lub w dół do momentu, aż wartości ciśnienia w oponach zostaną zresetowane. Następnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 3 sekundy, aby rozpocząć procedurę resetowania. Komunikat będzie widoczny przez około 5 sekund, potwierdzając zarejestrowanie żądania o zresetowanie wartości odniesienia ciśnienia w oponach. Po zakończeniu operacji na ekranie lub na tablicy wskaźników pojawi się komunikat potwierdzający. Stan ciśnienia w oponach można również sprawdzać na ekranie systemu multimediów. Wybierz kolejno opcję Informacje o pojeździe, Pojazd i Ciśnienie w oponach. Zielony kolor opon oznacza, że ciśnienie jest prawidłowe. Kolor pomarańczowy wskazuje niedostateczne ciśnienie. Aby zresetować wartość ciśnienia w oponach z poziomu ekranu systemu multimediów, przy włączonym zapłonie naciśnij przycisk Wprowadzenie parametrów początkowych. Po jej zakończeniu na ekranie zobaczysz komunikat z potwierdzeniem. Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat TPW niedostępny, oznacza to, że w samochodzie zamontowane zostało koło zapasowe o innych rozmiarach niż pozostałe trzy koła. Jeśli na ekranie pojawi się komunikat Sprawdź TPW, a dodatkowo zacznie świecić ta lampka ostrzegawcza, oznacza to wykrycie usterki systemu. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault.